Oj. Hejka. Przepraszam, owocki, ha? Posprzątaliśmy. Ogarnęliśmy. Ja jadę właśnie do sklepu, stąd ta czapka. A mam tak tłuste włosy, że jej nie zdejmę. Nawet próbowałam. Chciałam dać tyłem naprzód, ale patrzcie jaki tłuszcz. O, jaka metka. W ogóle pojechałam do sklepu. Tu była w środku w tej czapce taka dykta. Patrzę, co ona mi tak odstaje z tyłu. Wyciągam. Myślałam, że zepsułam czapkę, to dykta była w środku. Także ja się zbieram. Lalito. I co? I potem wracam. Zostawiam chłopaków samych. Przykro. Wracaj szybko. Wracam. Zawsze szybko wracam. Bardzo szybko. Słuchajcie, jadę do sklepu na jakieś szybkie zakupy. Pogoda jest taka dzisiaj smutna. Ja powiem wam, że nie przepadam za tym okresem zaraz po zimie, gdy śniegu już nie ma, a nie ma jeszcze wiosny i wszystko jest takie brudne i zgniłe. Nie? Cały syf, wszystkie kupy psie się pokazują. No po prostu wesołość ogólna. Skoczę jeszcze do paczkomatu i może zahaczę o Pepko i jeszcze muszę skoczyć do Jyska. Także lecimy, będziecie mi towarzyszyć. No i o 16:30 film. Dotarłam do Jyska, także mini zakupy, może też są wyprzedaże, może coś dorwę. Czajcie, że tak się przyzwyczaiłam, że jeżdżę z Krzysiem zawsze, że wpakowałam zakupy i siadłam sobie na miejscu pasażera, nie? Nie, nie wiem, kto dzisiaj prowadzi. Krzysiu, gdzie jesteś? Czekam. Tu jesteśmy. Z Mikołajem i butlą. Mikołaj już zjadł swoją butlę. Co ty, Mikołaj, na to? Zjadłbyś jeszcze? Ja wiem, że ty byś zjadł jeszcze. Ale się skończyło. Martuś, wracaj. Dobra, stoję i tak w korku. Jeszcze jadę teraz do Biedronki. Nasze szybkie zakupy, bo w sumie nie mam tylko mięsa, całą resztę mam, więc niedużo tego jest. Ale może jeszcze wpadnę do Pepko. I wracam, kochanie moje. Gdy męża nie ma, to baby harcują. Ja zabieram się za obiad. Ja zabieram się za obiad. I dzisiaj dalej będzie w wersji keto. Mamy spaghetti z cukinii. Ja tak wyglądam, bo jestem trochę ubeczana, bo cięłam najostrzejsze szalotki, jakie w życiu kiedykolwiek tycłam. A może dlatego, że zazwyczaj tnie szalotki mój mąż. Ale aktualnie jest zajęty takim moim Spidermanem. Więc pokażę wam, jak to wygląda. Dobra, mam tutaj wołowe mięso mielone, paprykę, szalotki i cukinię. Tego jest bardzo dużo, bo będę robiła to na dwa razy, bo już potrzebowałam tę cukinię jakby zrobić. Bo już miała najwyższą porę, aby wylądować na patelni i zostać zjedzona. Dobrze, ja robię, wrócę do was jak już skończę. Muszę wrócić do przepisu, żeby nic nie skrzanić. Słuchajcie, mam dla was polecajkę. Przepyszne ogórki. Ostre w cholerę. Jak ktoś nie lubi ostrych, to mu nie przypadną do gustu. Ale jeżeli lubicie ostre, to są takie malutkie ogóreczki kupowane w Biedronce. Jeżeli ktoś jeszcze nie jadł, to musi spróbować i one są idealne. O, taki większy wziąłem, ale one są takie malutkie, zobaczcie. Idealne, nie wiem, do zimnej płyty na stół wyłożyć, tak, zjeść. Pyszne są. I idealnie chrupią. Okej, okay, patrzcie jak wygląda, teraz będę przykładała spaghetti z cukinii do mięsa i jest tego dość sporo, ale ma być to na dwa dni. To jest spoko alternatywa, cukinia jest taka dość mokra, więc dodatkowo dorobi się sos jakby. Mam nadzieję, że będzie równie smaczne jak ładne. Też mogłam zrobić inaczej, zamiast to pomieszać, to położyć na to. Mhm. Wyciągnę wszystko. Ten brudny to ja wezmę. Teraz wpadam na to, że to byłoby lepsze. To nakładamy na talerze i damy wam znać, jak smakuje.
Może jeszcze posolę. Uuu, jak ładnie się rozeszło. Jak te takie czekoladowe te... kulki. Tak sobie siedzimy i Mikołaj ma dobry humor. No, bo się przed chwilą podrzucaliśmy. Skakaliśmy tak wysoko? Tak wysoko. Tak wysoko cię tata podrzucił? Jak cię wysoko podrzucił? No pokaż. Jak? Tak wysoko? Tak wysoko byłeś, tak? Tak sobie latałem. Jeszcze go tak... Tak chcę skoczyć. Jest go rusza. Dobrze, nuskała mi tutaj. No co, Aliczka? Tak kopie. Dobra, zobaczymy, czy Alita zmieści się tutaj na tej płaszczyźnie wielkości niedużej. No, próbuj, Lali. O, weszło pół psa. Pół psiusza weszło na sofę. Tak, ale to dobrze, że jest taka duża sofa. Tak? No. Przez piesek? Miki, gdzie jest piesek? Pieseczek? Cześć. Mikołaj w ogóle ma ostatnią fazę na, o, właśnie tak nóżkami zachlapana jest cała sypiania i powoli myślimy, żeby przynieść kompanię do łazienki. Bo przydałaby się nam wanna, a mamy tylko prysznic, bo łazienka z wanną jeszcze nie zrobiona. A tutaj przy jego ostatnich szaleństwach z wodą wanna by się przydała, tak? Trzymam. Ma uścisk. No, nie puści. Nie. Nie puści. Tak samo trzyma łyżeczkę. Widzisz? Całeś wstał. No patrz! Ale się nie puszczę. I to jedną ręką, Mikołaj, ty to jesteś. Tata to ci zawsze złapie, co? Tak zlatamy? Albo tak lubimy latać też. Tak, tak lubimy spadochroniarza. O! Kapie z niego! Jak by nie było połączyć się z kabelkiem? Kapie z ciebie, młody! Mikołaj, przeciekasz. Ojej, co to się stało? To była taka ślina długa. Taka długa ślina. Tak? Dobra, trochę przełknąłeś? Przełknij. Powiem wam, że super się sprawdza ta mata. Kochanie, co powiesz odnośnie maty? Odnośnie takich rzeczy, no? Wytrzymuje, także jest spoko. Tak? Czyli dobry zakup? Nie, to jest spoko, bo naprawdę długo w tym potrafi sobie leżeć. Tak. I na to patrzeć. Tak samo super jest to, co dostaliśmy od Uli, bo to się sprawdza mega dobrze. Tak, no naprawdę go zajmuje. Trzeba tego ciągnąć i nakręcać. Tylko się przyciśnie, to jest super. No, tylko trzeba coś pomyśleć, bo nie jest dopasowane do łóżeczka, nie mamy okrągłego wycierantu dookoła. No to filca musisz mi znaleźć, bo nie są. Więc musimy poszukać, ale naprawdę fajne to jest. Jeszcze mamy jedną matę, bo pokażę wam. Pierwsza to jest taka edukacyjna z takim pałąkiem tutaj. I można sobie też tu coś zaczepić, bo to jest za wysoko dla niego. Ale doczepiamy jakąś tam żyrafę, co dostaliśmy od znajomych i on sobie tam się tym bawi. A druga, jaką mamy, tylko wybaczcie, bo może być trochę brudna ze względu na to, że no jest to, ale nawet nie jest źle. To jest taka mata, wiecie, żeby można było położyć się na ziemi. Ona nie jest jakoś ultra miękka, więc dalej jest takie stabilne, twarde podłoże i ona ma dużo tutaj takich, wiecie, dodatków. Gdzieś tu piszczała jeszcze, ale nie wiem gdzie. Gdzie znajdę? Gdzieś piszczała. Konie, ona gdzieś piszczała, nie? Aha. O, tu! No. Mama się pobawi. No i właśnie. I właśnie o tym mówię, Lali. Lali, to nie jest twoja mata. Cześć, Dalenia. Chodź do mnie. Dzień dobry. O, tak, tak. To już druga musi też być. Hello, my friend. Generalnie tą matę dajemy na podłogę. Wiesz, że jesteś słodki? Słodki? Islina. Cześć! Cześć! Cześć, Mikołaj. Mama to wrzuci do pralki i wypierze. W sumie to muszę iść do suszarki. Zostawię was, chłopaki, i ja pójdę do suszarki wyciągnąć prania. Fajnie wam tu, co? Fajnie. Wyciągnę pranie, ale w ogóle generalnie to prać należy tak.
skoro to już wiemy jak prać, to ja sobie też trochę wyciągam. Powiem wam, że prania jest taki ogrom i ja tak zawsze mówiłam, że o, dzieci to dużo prania i coś tam, zobaczysz ile będziesz miała prania i coś tam. Ja już tam mówiłam o tych ubrankach, że wolę mieć ich więcej ze względu na to, że nie muszę uruchamiać tak często pralki, ale jak mały teraz jest starszy, to okazuje się, że nie tylko dzieci robią dużo prania, bo i dorośli też, bo wiecie, jak się trzyma, daje się jakąś kaszkę czy coś tam, coś do jedzenia, no to powiem wam, że generalnie jest wesoło i to nie tylko ze względu na ubrania dziecka, ale przede wszystkim dorosłych, bo nasze zajmują więcej miejsca i po prostu pranie to jest ze wszystkich generalnie, jak się coś je, więc... A to jest super kocyk. O, tutaj wam pokażę. Tylko mogłam sobie wybrać trochę inny kolor, tak potem myślałam. I on jest z Color Stories. I z tego co wiem, dalej obowiązuje rabat, który dostałam w tamtym roku, więc wam też wrzucę co i jak, więc możecie sobie zerknąć, zobaczyć, bo może akurat. I on jest idealny, super nam się sprawdzał i zimą. Dalej mamy zimę, ale wiecie, jak jest tak bardzo zimno, chłodno, to on jest z jednej strony takim kocykiem, a z drugiej strony ma polar, przez co on jest naprawdę mega ciepły i nie przewiewa go, tak jak jakiegoś zwykłego kocyka, więc to tak naprawdę spoko. Dobra, zabieram się za wyjmowanie prania.